Powiedział? No, no. Jeszcze po prostu dostaję znajomych szafki, jak szafek nie nosi, tak nie nosi, no to komuś muszę też to tutaj idę sobie, nie? Trzeba było powiedzieć temu kurczaczkowi, że ty masz w ogóle cały magazyn, jakby on się podniecił tym wszystkim. Tylko byś nie powiedziała gdzie. A ty masz jeszcze ten magazyn, czy już nie masz? No jeszcze mam rzeczy, stamtąd pozabierałam. No pewnie, bo to jak to kosztuje ileś tam miesięcznie płacić, to po co? Nie, to zabiera, to już mam wszystko w domu. Aha, no, no. No ja widzisz. W domu tam pochowane. Nie ma problemu. To wtedy wiesz, jak ja z tą Rumunką przyjeżdżałam na lotnisko, to od tych czasów, czy może wcześniej już miałaś ten wynalazek, taki pomysł, bo to dobry pomysł, żeby wiesz, mieć w magazynie, no. Bo wiesz, Mareczek to mówił, że ta Ewka, to ona wcześniej czy później, że ten wujek ich wyrzuci i one będą się błąkać po kosmosie. To jest jego marzenie, ale niech tak sobie marzy. Powiedz mu, że dobrze, że za marzenia nie karają. Tak, że za marzenia nie karają. Tak, tak, oczywiście, dobrze, dobrze, bo wiesz, bo takie coś, żeby gadać, to trzeba komuś raczej źle życzyć, albo mieć nie po kolei w głowie, jak to mówił Janek Maciewitek Rokita. Że... Nie po kolei ma w głowie jedno, a dwa źle mi życzy, nie? No wiesz, jak do niego przychodziłam, to Dawid kupował, lodówkę mu zapełniał, nie? No. I wiesz, swoje kaprysy tam znosił, jak się mówi, nie? Tak. A teraz się stałam niezależna, no i wiesz, jego też to wkurza między innymi, że jestem niezależna, nic mu nie muszę przynosić i tak dalej, i tak dalej. No i też go rozświeca to, że nic sobie mnie nie dostaje, nie? Tak, właśnie. Że przykładowo teraz jak jest, wiesz, tam wanna do wzięcia w zlew i kibel, nie? No. Ale jak on nie zapłaci za przewóz, to ja mam to w dupie, to ja przecież tego od znajomej brać nie będę, bo mi to jest niepotrzebne, nie? Tak, tak, no. No, oczywiście, to wszystko zależy od niego, nie ode mnie, ale on nie będzie się dyskutowała z nim, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu dyskutować, bo on potem jak ma dobry humor i ty mu tam opłacisz, dasz i tak dalej, to on jest okej, a potem wiesz byle co i będzie wściekły na ciebie. Słuchaj, mnie to nie obchodzi, jego no chyba te SMS-y czytałaś, to wiesz co on wypisuje. To jest wszystko o nim samym, bo on jest niedowartościowany, to wszystko jest o nim samym, tak jak on jest na siebie wściekły, raz mi kiedyś mówił, że jest mu bardzo źle, że jest mu bardzo przykro, że on się biedny urodził, że jego matka oddała, wyrzuciła do domu dziecka, do przytułka, że jedni są bogaci, jedni są biedni, no ale że on tak na swoje wyszedł, że tych bogactw nazbierał, nagromadził, ale kiedyś mi ty przy tych świętach takich Bożego Narodzenia w zimie, to już chyba z 5 lat temu, to on mi to mówił, że jedni, że ja jestem biedny, tak, taki, że się musiałem tak urodzić, to też nie moja wina. No ale wiesz, ale biedny Marek, czyli to jest charakter człowieka, jaki jest, nie? A jak wiesz, on pazerny jest, to przecież i jemu wszystko z rąk ucieka. Nie będzie, wiesz, do człowieka dobrego złego przypływało dobro, nie? To po prostu oczywiście. Do człowieka złego przypływa zło, a do dobrego przypływa dobro, nie? Oczywiście, oczywiście, no. A no właśnie. Tym, co daje, to się, tym się mu to do niego wszystko wraca, nie? Tak. Czyli zło daje i zło do niego wraca. Naturalnie, mhm. No, a jeżeli ty dajesz dobro, ja daję dobro, to do nas dobro wraca, nie? To jest proste, nie? No i tak dlatego mówię Ewka, że on powinien, jeżeli od kogoś coś brał, to chciał, nie chciał, ale czasem można się wstawić, kogoś bronić, lojalnym być,
trzymać się tej linii. A on, jak pod kościołem katolickim dostał, no to po prostu na kościół katolicki nagdakał, nakrakał, nasrakał. Jak u metodystów dostał, to na metodystów nagadał. Od świadków na świadków. Od tych dostał na tych. On po prostu nie ma tej takiej wdzięczności. Nie tylko wdzięczność, ale on ma szacunku do drugiego człowieka, bo on uważa się, wiesz, za króla i że jemu wszyscy powinni płacić daninę, rozumiesz? A on wdzięczny może być, a nie musi, rozumiesz? No. A i on ma taką przynależność, że się jemu należy, nikomu nie, tylko jemu, bo on jest szczęśliwy w domu dziecka, nie? A wiele jest takich ludzi z nas, którzy ze mną pracują i przykładowo spotykam, rozmawiam, też byli w domu dziecka, mają mieszkania, mają rodziny. Tak. Normalnie żyją, normalnie funkcjonują. I też się z innymi ludźmi dzielą, nie? Tak. Właśnie, no. Ale wiesz, on był poniżony taki bardzo, to może dlatego coś mu się przekręciło, coś mu się przestawiło, że skoro był nikim, był niczym, wzięty jak to Rysia mówi Czubak z przytułka świętego Łazarza, był wzięty, to on chce teraz to tak odkręcić, jakbyś coś wspomniała, jakieś tam historie, to on na ciebie będzie wściekły, że ty wiesz. Ale on, gdzie tam on był w domu dziecka? On, wiesz, wielu rzeczy. On na ciebie jest wściekły, bo ty coś nawet niechcący napomkniesz, a że był gdzieś tam 2 lata w więzieniu, wiesz? To ty byłaś 2 lata w więzieniu, a on w Niemczech był na wczasach i on przyjechał, wiesz, z wczasów i po prostu wszystko, wiesz, odwraca, jest na ciebie wściekły, że ty coś wiesz i dobrze by było, żeby zrobić tak, żebyś ty tego nie mówiła i żeby ciebie ukatrupić, albo ci z mózgu tak zlasować twój mózg, żebyś ty nie znała jego przeszłości, bo wiedza na temat jego przeszłości i historii jest złem. Posłuchaj, jest złem, bo on był złym człowiekiem, a jego przeszłość całą, rozumiesz? To czy on chce, czy nie chce, to ja i tak wiem, rozumiesz? Bo mam też znajomych, rodzinę z policji, rozumiesz? No. I jak będę chciała czegokolwiek się dowiedzieć, to się tak dowiem. Wiem o tym wypadku, o wszystkim wiem. Nie mówię mu, bo jestem zbyt inteligentna, żeby mu mówić, ale wiem. Oczywiście, żeby mu nie przypominać, ja też nigdy nie mówię, ale wiesz, jak on będzie obracał tak, żeby ciebie zrobić jako, co po więzieniach chodzi, a on jest święty, to, to wtedy człowiek się wścieka, rozumiesz, no. Niech on oceniać i mówić zacznie od siebie. No, ciebie. A nie zaczyna od kogoś, bo on obrabiać tyłka, tak. Nikomu nie ma prawa, bo nikt z takich praw mu nie dał. No nie dał, nie dał. Oczywiście. On sobie te prawa sam ma. Tak, no. No i jest, nie? Tak, no. Jedziesz się do tego Bogu? Jadę potem, tak, potem pojadę. Za godzinę, za dwie jeszcze tu kawkę popiję i sobie pojadę. Zobaczę, czy jakiś może wernisaż wartości. A co ty chciałabyś przyjechać dziś czy jutro? Nie, jutro przyjadę, tylko się tak zapytałam, nie? Dobrze, no pani Maju, no rozumiem. No, jutro to tam też się zrobię do jedzenia i tam przyniosę, to wiesz, żebyś nie mógł sobie zjeść. Dobra, to się popytaj o tę maszynkę elektryczną, czy w końcu tam gdzieś może, wiesz. Bo ja jutro będę znajomej, to się jej zapytam, wiesz? Dobra, bo czasem mają stare, nie używają, wiesz, leży to. No ja wiem, ja się jutro będę znajomej zapytam, bo tam coś mówiła, że się popyta, że mi da odpowiedź, nie? No, dobra. No dobra, to tam wiesz, napisz do Marycka SMS-a, no. Że spotka się z nim, ale jak zrobi dobry obiad i kupisz flaszkę wódki i sok pomarańczowy. Rozumiesz, o co chodzi? No widzisz, no. Napisz, bo chcę tego, niech się zaprosi i zrób tak, i zobaczysz, co on wtedy powie. No. I wtedy jak on się napije, wtedy będzie wylewał wszystkie zale, że Litka i mu przeszkadza, że ten młody mu przeszkadza, bo nie do tego młodego zazdrosny, rozumiesz? Tak. Jak on przeszkadza, wszyscy przeszkadzają, bo ty z wszystkimi żyjesz w zgodzie, rozumiesz? No. A on jest z tymi skłócony, rozumiesz?
ja mam ten problem, że z Radwojaską porozmawiam, a że z nim nie rozmawiam, nie? Ale ja mu powiedziałam, że wszyscy od niego uciekli, bo on mówi, że ty diabeł, wszystkich diabłów poprzepędzam. Ja mówię, to jest odwrotnie, ty jesteś sługą szatana diabła, usługujesz szatanowi diabłu, a ludzie od ciebie uciekli. Uciekła Felicja Bożyszkowska-Sękowska, Woska Całuni sprzątał, wygoniła ciebie z domu, Litka Lipska nie chce z tobą rozmawiać, Ewka uciekła, to uciekło, tamto uciekło i taka jest prawda. A on chce to, wiesz, na siłę, na chama odwracać, że on wszystkich powypieprzał. On wypieprzył też takiego, miał pieska, Grey, bardzo ładny piesek. On się przywiązał do domu, a ten go gdzieś oddał. No i wiesz, i wszystko, co miał, to utracił, no i teraz wariuje, bo nie ma żadnych korzyści, nie chce rozmawiać, bo na przykładowo do mnie dzwoni, ja po prostu w ogóle nie zbieram telefonu, tylko patrzę numer prywatny, albo tam drugi jakiś ma numer, czasami dzwoni, też się rozumiesz? No ale słyszę, ale słuchaj, ale jakby chciał tę wannę czy coś, to jak się nie odzywasz, to on się nie dodzwoni do ciebie. Nie, to ma załatwiać przez ciebie. Ty masz być osobą tą, którą będziesz ze mną załatwiać. Ja z nim nie chcę mieć nic do czynienia. No, bo on coś tak, wiesz, tak lekceważąco o tej wannie, lekceważąco o tym, ale on mówi, że to jakiś kolejny chyba żart. Wiesz. Nie, nie jest tak. Bo moja znajoma będzie robiła remont i po prostu się pytała, czy ja nie potrzebuję, czy nie chcę, rozumiesz? Nie. No ale to, wiesz, są kwestie to, że po prostu będzie trzeba zapłacić przewóz. No ale właśnie. Ja nie będę robić, niech on tego nie chce, a mógłby sobie przykładowo zmienić kibel, bo ma duży ty, nie? Mógłby sobie stawić zlew za kibel tam dalej, nie? Tak. No, i mógłby sobie wymienić wannę, włożyć tą starą, wyrzucić, to nową włożyć, rozumiesz? Tak. No i to po prostu miałem, no ale jak on nie chce, słuchajcie, ja na siebie nie będę przeszliwiać, ja go nie będę dofinansowywać, bo ja mam komu dawać, ja mam dziecko, nie? Tak, no oczywiście. No, ja mam komu dawać. Przecież nie będę dawała jemu, jak on pieniądze ma na trawi na wódkę, nie? No to już chyba byłby całkiem głupi, żeby tak, wiesz, na byle gówno wydawać. No, no i wiesz, jak on chce, ja ci po prostu powiedziałam, nie wiem, jak on chce z nim rozmawiać, jak on to powiedział, że to jest żart, tak? No wiesz, to wszystko, wiesz, no, no. Bo słuchaj, to możesz mu powiedzieć, to nie jest żaden żart, tylko po prostu głupota to jest z jego strony, bo on uważa, że ja mam zapłacić. Bo wiesz, co chciał zrobić? No. Jeżeli chodzi o tę lodówkę, on chciał, żeby przywiózł Dawid, rozumiesz, nie ja, a Dawid, nie? Mhm. I on by tam zabrał, ale Dawid by musiał zapłacić za przewóz, rozumiesz? Mhm. Chciał go nabrać. Tak, a ja powiedziałam nie. Dopóki mi nie potwierdzi, że on za przewóz zapłaci, rozumiesz? Nie będzie żadnego po prostu przewozu. Musi mi po prostu potwierdzić SMS-em, czymkolwiek, rozumiesz, że no. On za ten przewóz zapłaci. Oczywiście, oczywiście. A powiedział ewentualnie, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, nie? To słuchaj, gdyby się taka sytuacja zdarzyła, to wtedy ja bym przykładowo to zostawiła kierowcy, bo to było wartość większa przykładowo jak to złoty przewóz, rozumiesz? No to ja bym zostawiła to kierowcy, kierowca by sobie wstrzymał przykładowo za wartość przewozu, rozumiesz? Chociaż to było więcej warte, ale za wartość, kto by sobie to sprzedał. Aha. Słuchaj, były fajne szatki białe do kuchni, były takie szatki pod zlew, rozumiesz? Były szatki takie obok, przykładowo do krojenia i tak dalej, nie? Takie, wiesz, białe szatki z Ikei na kółkach, szuflady wyciągane i tak dalej, nie? No, ale jak nie się, no to słuchaj, jak go prosić, o to nie będę, nie? No tak, oczywiście. Dlatego ja powiedziałam, ma mi potwierdzić SMS-em, że on za to zapłaci. Jeżeli nie zapłaci, ja nie będę na własną odpowiedzialność tego brała. I możesz powiedzieć, to samo z wannami.
zwaną, jeżeli to będzie chciał wziąć, to musi mi potwierdzić SMS-em to, że on za to przy odbiorze z kierowcą za to zapłaci, rozumiesz? No tak, aby wykorzystał chłopaka. Właśnie. Także jesteśmy na Saskiej Kępie, pogotowie ratunkowe, jeździ i tak dalej. Nie chorować, nie palić papierosów, nie pić wódki. Co zostaliśmy, to już wiemy i o tym mówiliśmy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości... Ale? No. No słyszę, no. Poczekaj, ja ci zaraz słyszę, nie rozwracaj się. Dobra, no. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, u nas same oryginały. Oczywiście założenia nie minęły. One nie miną do końca tej perspektywy unijnej. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Dopóki nie wydamy ostatniej złotówki... Jesteśmy u stomatologa pewnie. Zawsze w procesie inwestycyjnym gdzieś... Radio Conchita, 26 stycznia 2017. No, tak. Posłuchaj, ja ci przeczytam od Mareczka SMS-a, który mi wysłał podziękowanie za to, za lodówki i za te szafy, rozumiesz? No. Wyłącz to, to rościsz radio. No. Słuchaj, i pisze tak do mnie. Dziękuję Wam za lodówkę, dzięki za transport, dzięki za wszystko. Jestem wzruszony Waszą pomocą. Jakby co, mieszkam w Warszawie. Może będziecie potrzebowali mojej pomocy. Służę nią. Rozumiesz, o co chodzi? No. To jest podziękowanie od Mareczka, czyli chciał mnie wyrolować na kasę, a ja nie jestem taka głupia i bardzo też jestem robiona. Tym bardziej nie pozwolę, żeby oszukał dziecko na pieniądze, rozumiesz, o co chodzi? No oczywiście. No i on musi niestety potwierdzić to SMS-em, czyli tego nie potwierdzi SMS-em, tylko złożyli podziękowanie za coś, czego nie zrobił, czyli według lojalności wobec mnie i Dawida, rozumiesz? No. Nie zrobił tego, tylko złożył nam podziękowanie, bo uważał, że ja powinnam za przewóz zapłacić. Na jakiej podstawie? Właśnie. Tak do niego i płaci za przewóz. Właśnie, no. No właśnie. Więc powiem ci tak, możesz mu powiedzieć, że ta wanna kibel i rzew jest aktualna. Jak mnie znajomi będą robić remont, to informują, rozumiesz? Bo oni będą robić wtedy remont całej łazienki, nie? Tak. Powiedzieli albo na wiosnę, a jak nie na wiosnę, to będą robić w wakacje ten remont, rozumiesz? Ale oferta jest aktualna, że jak będę zainteresowana, to będę mogła to zabrać, rozumiesz? No, także wybór należy do niego. Oczywiście. Tak, jeżeli nie zapłaci przewozu, no to niestety tego nie będzie. Tak. To też do niego zależy. Ale uważam, że wannę mógł sobie wymienić, bo jest fajna, niezniszczona, wiesz, taka wysokopołyskowa i podoba mi się ta wanna, no ale ja nie będę brała, bo potrzeba ma mieszkanie, nie? No, kibel jest też fajny, bo jest niezniszczony, jest nowy, rozumiesz? Zlew też jest, mógłby sobie zrobić. No, ale słuchaj, jeżeli ktoś daje mu coś za darmo, że gardzi, no to wybacz. No to chyba gdzieś jest trochę przesady, nie? No tak, no wiesz. Wiadomo, że on musi zapłacić za transport, a nie kto inny. Wiadomo.